Witam ponownie. Jeszcze 10 minut, zanim się wszyscy zajmą balowaniem i obchodzeniem Sylwestra, zajmiemy Państwu w Saloniku Politycznym z Piotrem Goćkiem, Mariuszem Gerejem i Łukaszem Warzechą, bo chciałem zadać Wam takie pytanie, które mnie nurtuje, czemu dałem wyraz ostatnio w druku, a mianowicie, czy doczekamy się jakiejś innej, lepszej opozycji niż ta opozycja, o której totalna, o której w tej chwili... No nie ma co, ja się nie wiem, ten obóz, o którym mówiliśmy w poprzedniej części, wolnościowy, jednak się zorganizuje, wyartykułuje narrację dla jakoś tam dla Polaków na tyle atrakcyjną, że stanie się w oczach przeciętnego wyborcy alternatywą. Czy też PiS sam obsłuży i władzę, i opozycję, czyli się rozpęknie po prostu, czego taki przedsmak mieliśmy w lipcu w czasie wet prezydenckich. Okazało się, że gotowość skoczenia do gardeł prezydentowi przez radykalnych pisowców i użycia wobec niego całego dyskursu agenta WSI, byłego członka Unii Wolności, zdrajcy i wszystkiego tego, co było dotąd zarezerwowane wyłącznie dla Platformy, jest ogromna. Ale i wystarczy hasło. Mhm. Ale no ja bo może, prezydent pękł, uspokoiło się, przyschło, ale wydaje mi się, że to pęknięcie tam jest pod spodem. Jako wolnościowiec i doktryner liberalny. Mhm. Może zabiorę głos w tej pierwszej sprawie. Nim zabierzesz, ja zawołam precz z dyktaturą Ziemkiewicza, knebluję przeciwne wolność poglądy słowa. I wyłącza przeniosę je, salonik do sali kolumnowej. Przy pomocy przerw reklamowych odbiera prawo przeciwnikom do wypowiadania opinii. Jeżeli nie będzie za tydzień salniku, to będzie dlatego, że Gociek będzie blokował mównicę. Ale... Otóż, jeżeli to jest prawda, że te środowiska... To jest dzisiaj do 10%, tak jak powiedziałeś, optymistyczne założenie, ale może prawdziwe. No ale więcej niż za rzeczywiście. Czasów, na pewno, więcej na pewno. No to niestety one są w tej chwili rzeczywiście, jeśli chodzi o reprezentację, bardzo rozbite. Bo mamy tak, po pierwsze mamy wolnościowców bezobjawowych, czyli Gowina. Tak ja nazywam partię Porozumienie, bo to jest moim zdaniem kompletny humbug. No ale on jednak parę procent tam zbiera. Po drugie, mamy Korwina i jakieś tam różne odnogi tego, ja już nawet sam za tym nie nadążam, co tam jest. Mamy Kukiza, no to jest jednak ważny podmiot, w którym wciąż ten akcent wolnościowy jest obecny. Mamy Partię Republikańską Nową, której posłanki weszły w skład... Bezobjawowych. Klubu PiS. No, ale one są w ramach bezobjawowych. Jest jeszcze inny odprysk republikański tak. Jednocześnie. Natomiast jedna rzecz jest absolutnie pewna, z mojego punktu widzenia, że tych ludzi na pewno nie zagospodaruje PiS, ponieważ PiS ze swojej istoty jest partią absolutnie etatystyczną i ci ludzie tam nie mają czego szukać, czyli jeżeli no, mogą być kiedyś... takimi traperami na pograniczu, którzy tak naprawdę no, gdzieś tam sobie mają swoje namiotniki. Ale jest ponieważ ja myślę, że ta grupa jest nawet odrobinę szersza, kiedy mówimy o liberałach gospodarczych. Czy celowo nie używam sformułowania wolnościowcach, tylko używam liberałach gospodarczych, bo zauważ, że jednak po stronie Ein Total Opposition jest też taka grupa ludzi, którzy są za bardzo wolnym rynkiem, natomiast są całkowicie nastawieni ateistycznie i antykościelnie. To jest też jakaś grupa ludzi, którzy wspieraliby pewnie daleko idące reformy, takie w kierunku uwolnienia gospodarki na rozmaite sposoby. Natomiast oni się z kolei znajdują poza zasięgiem jakichkolwiek no, tych grup, które reorganizują się jest... w ramach Kukiza, prawda, Republikanów, Endecji, gdzieś mówimy tam jeszcze. O tym, więc co pewnie się to jest jakaś taka grupa, nie wiem, 12, nie wiem, może 15%, ale też zauważmy, jak trudno jest w Polsce znaleźć, od ilu lat ten biały jednorożec jest ścigany, czyli żeby zorganizować taką partię, w której ludzie byliby tak, jednocześnie za wolnym rynkiem, konserwatywni światopoglądowo, prawda, żeby to wszystko się jakoś to się jakoś nie składa, jednak bardzo często nie, się te elementy rozjeżdżają. To się nazywa w teorii topics, po prostu te rzeczy, które są dla wyborcy najważniejsze, dla wielu wyborców oni mogą mieć być wolnościowcami, ale przede wszystkim nienawidzą PiSu, na przykład, bo przede wszystkim nienawidzą Platformy. No więc tak. Mówię o tych, że którzy przede wszystkim są wolnościowcami, no to jest ten margines w tej chwili, no dobra, na razie nikt z was nie powiedział, że tam coś nowego wyrośnie, więc pytanie do Mariusza, czy PiS się podzieli? Znaczy, byłem przekonany, że PiS się nie podzieli, ponieważ to by oznaczało duże straty personalne dla tych, którzy by się dzielili. W sensie finansowe i inne, prawda? Natomiast czy co powstanie coś nowego? Znaczy, w moim przekonaniu musi powstać coś nowego. Opozycja
nie chcę używać tego słowa totalna, ale ta, która do tej pory jest, po prostu kompletnie nie jest w stanie wyartykułować nic nowego, atrakcyjnego. I teraz tak, czy powstanie takie coś wolnościowe? Nie wiem. A czy powstanie centrowe? Też nie wiem. Ale bliżej mi do, przypuszczam, że powstanie coś bardziej centrowego niż takie mocno liberalne. A patrzcie, nie zamknęliśmy się o Donaldzie Tusku, jego dlatego, powrocie. Poważna rozmowa jest z Tuskiem. Dlatego, że w tym miejscu, w centrum jest spora część i publicystów, jest spora część też elity, która mówi, no 500 ok, 500 plus jest ok, prawda? Ale jednocześnie no, ten PiS, no, tam inne rzeczy. Natomiast największy kłopot przed opozycją, jakąkolwiek, czy powstanie, czy tą totalną, która sobie funkcjonuje, to jest zdefiniowanie, jaka Polska ma być. Jeżeli tego się nie dokona, no to jest w ogóle, to szkoda w ogóle. Bo technologicznie to można sobie nie ma problemu wyobrazić. Macrona, mówiąc w polsku, wariant z motorówką przyjeżdża, motorówka przywozi przywódcę. Co on powie, ten przywódca przywieziony? Po pierwsze, co powie, ale po drugie, bo gdzieś ten przywódca gdzieś tam siedzi, prawda? On gdzieś jest. On może wystrzelić nagle. Bo to jest, to po Macronie widać, że prawda, da się to jakoś tam zrobić, ale dobrze by było, jakby ten przywódca był dobry jakościowo. Niestety polska polityka przez te 25 lat, wszystkie partie tak naprawdę rządzące, robiły wszystko, żeby zniechęcić ludzi, którzy są wartościowi, do uprawiania polityki. No tak, a zwrócę ci uwagę jeszcze na to, że są pewne bariery wejścia, to znaczy... Jeżeli chodzi o zdobycie przywództwa w już istniejącej partii, która ma struktury i pieniądze, czyli to, co jest bardzo ważne, no to oczywiście jest cała droga pięcia się po szczeblach, na której jest 1500 różnych barier, kiedy ten, powiedzmy, umownie Grzegorz Schetyna może zdekapitować takiego konkurenta, więc raczej tutaj wariant z Macronem jest niemożliwy, a jeżeli chodzi o wariant od zewnątrz, czyli robimy coś nowego, no to jest podobna bariera, brak struktur i brak pieniędzy, bo przecież, żeby zdobyć jakieś pieniądze, trzeba mieć minimum 3% w wyborach parlamentarnych, prawda? A żeby zdobyć te 3%, moim zdaniem, to trzeba mieć pieniądze. Łukaszu, moim zdaniem, jeżeli masz ideę i masz pomysł, który się podoba, to znajdą się ludzie, zamożni, którzy sfinansują mnóstwo różnych ale rzeczy. Ale też jeżeli masz falę, która niesie, bo zauważmy, że było parę razy w historii III RP tak, że pojawiały się takie fale, które niosły jakiegoś autentycznego wkurzenia. To była fala, która niosła kiedyś samoobronę, tak było, ona się pojawiła i Andrzej Leper na niej surfował, a potem Kukiza. Pojawiła się fala, która niosła Kukiza. Więc to jest też tak, że kiedy pojawia się prawdziwy prąd, prawdziwa fala, to czy ty masz pieniądze, struktury i tak dalej, robi się trochę mniej ważne na ten jeden raz, tak, czyli na to pojawienie się, wskoczenie do parlamentu i zaistnienie na scenie politycznej. Potem ta gra się oczywiście robi dużo, dużo, dużo trudniejsza, ale kiedy jesteś autentyczny i trafiasz w tą falę i masz jeszcze odpowiednie umiejętności i charyzmę, to cię niesie niezależnie od tego, czy miałeś struktury i pieniądze, czy tego nie miałeś. Mieliśmy, mówię, dowody w historii III RP. Pytanie, czy w sytuacji, kiedy PiS jednak po tej prawej stronie cały czas trzyma duże skupienie elektoratu i rozmaitymi metodami rozdrabnia tych, którzy mogliby się w jakiś sposób zorganizować w nawet niewielkie, ale skuteczne, konkurencyjne, prawicowe, wolnościowe czy narodowe, jakiekolwiek inne ugrupowanie. Pytanie, i tu się taka teza już pojawiła, pojawiła się już taka teza w dyskursie publicznym, czy skuteczna ekipa, która odbierze kiedyś PiS-owi władzę, to jednak nie będzie ekipa bardzo radykalnie lewicowa, czy to się nie wylęgnie gdzieś mocno po lewej stronie, bo to centrum jednak jest rozproszkowane i na różne sposoby się będzie dzieliło. Więc właśnie pytanie, czy ten zapateryzm do nas zapuka nie za sprawą Palikota, jaką miało być, jak niektórzy stawiali takie tezy, tylko właśnie za parę lat, za sprawą jakiegoś zupełnie nowego lidera, który wyjdzie z tej lewej strony. Czyli może być, Polski, przepraszam. Dla Polski lepiej byłoby, żeby centrum jednak tutaj się zdecydowało. Oby nie. PiS stworzył tyle instrumentów, że jakby przyszedł taki nowy Zapatero, to przychodzi na gotowe i jesteśmy wtedy, nie powiem w czym.
tym. Ale nie będziemy stracić. Jeszcze są możliwe dwa warianty, to znaczy i PiS w którymś momencie zacznie się kłócić między sobą i coś nowego może powstać. Ale to na pewno jeszcze nie w tym roku, który witamy. Tak sądzę. Przykro nam, że bardzo chciałeś, żebyśmy powiedzieli, że PiS się podzieli, ale żaden z nas tego nie powiedział, więc bardzo nam przykro. No, dziękuję ci bardzo. Jesteś bardzo konstruktywny w tym programie. Proszę państwa, szczęśliwego nowego roku bez marudzących demagogów. Piotr Gociek, Mariusz Gieryl, Łukasz Warzecha. Wszystkiego dobrego na nowy rok. Tak jest. Szczęścia, zdrowia, pomyślności w nowym roku.